No dobrze. To nie tak prosto. Nie tak prosto. Ja chcę się od ciebie dowiedzieć, co ty zrozumiałeś. Ponieważ wartość ma nie informacja nadana, tylko informacja otrzymana. Otrzymałeś jakąś informację i co ty zrozumiałeś z tego wykładu o informacji? Więc wykład o tym zrozumiałam, że cały czas po prostu chcę być przygotowana. Wiesz, że chcesz być przygotowana, ale spotykasz księcia z bajki, pojawia się książę z bajki i co w tym momencie masz zrobić? Improwizować. Proszę bardzo, przejeżdża tu na koniu książę z bajki, na osiołku. No dobrze, na osiołku nie, to za bardzo, za blisko religii. Na koniu przejeżdża, na koniu przejeżdża książę z bajki. No i co masz zrobić w tym momencie? W tym momencie krzyczeć, że potrzebuje pomocy. Dobrze, dobrze, no ale jakiej pomocy? No on się zatrzymuje, zatrzymał się. Fizycznej, że stało mi się coś z nogą i trzeba mnie podwieźć. Z nogą, ma cię podwieźć, tak? Tak. Dobrze, gdzie cię ma podwieźć? No tam, gdzie mi pomogą. Gdzie ci pomogą? Na przykład, nie wiem, u niego w domu, albo u mnie w domu. O! To już jest lepiej. Czemu u ciebie w domu, a nie u niego w domu? Ponieważ u mnie w domu ja wszystko znam i wiem... Świetnie! Ty wiesz w którym momencie rozdać olej, żeby się przewrócił i on złamał nogę, no! Więc to jest improwizacja całościowa. Trzeba... Dobrze, a teraz powiedz, co zrozumiałeś na ten drugi temat, czyli riposty, celna riposta. Tu trudniej. Co zrozumiałeś trudniej? Nie wiem, jaką stosować ripostę. Jeżeli facet dzwoni do ciebie i cię informuje po spotkaniu, że miał ogromną chęć cię pocałować, ale był nieśmiały, to teraz co może odpowiedzieć? Może powiedzieć w taki sposób, żeby następny raz zachował się inaczej, albo żeby znowu po następnym na spotkaniu zadzwonił, powiedział, że znów miał cię chęć pokazałować, ale był nieśmiały. Spotkanie 137, on dzwoni, żeby był nieśmiały. Po ilu spotkaniach ty się ośmielisz? Po pierwszym. To znaczy co? Powiem mu, że też miałam na to ochotę. Miałaś ochotę? Tak. A czemu tego nie zrobiłaś, skoro miałaś ochotę? Bo skupiałam się na innych szczegółach. Na czym się skupiłaś? Że co? Czy myłam zęby? Czy mam pomalowane wargi? Na jakich szczegółach się skupiłaś? Tak, czy dobrze układam nogi, czy właśnie dobrze odpowiadam na pytania, czy słuchałam go i nie skupiałam się na tym właśnie, czy go pocałować. Ale czy chciałaś, żebym cię pocałował? No właśnie zapomniałam o tym na pierwszej randce. Na pierwszej, na drugiej. Znaczy, znacie się przez dwie randki? Nie, dłużej. Ile się znacie? 8 miesięcy. I wy przez 8 miesięcy udajecie przed sobą, że to jest ten, że to jest życie, a nie film, tak? Tak. Czy ty chciałaś kiedyś zagrać w jakimś filmie? Chciałabyś zagrać w filmie? Oczywiście, jak każda kobieta. Znaczy, nie wiem, ja. Chciałabyś zagrać w filmie? Tak, ja chciałam. Jako aktorka? Tak. Porno? Ale dlaczego nie z nim? Jakbyś w nim, jakbyś tak z nim miał taki króciutki film, ja ci pożyczę aparat, nakręcisz, to? Króciutki film porno. To muszę przemyśleć. Ile czasu potrzebujesz na przemyślenie? 8 miesięcy. Nie no, nie wiem. Krótki. Ile czasu potrzebujesz na przemyślenie? Uważaj, książę z bajki jedzie na tym koniu. Krótko, krótko. Ile czasu? No, kilka sekund. Proszę bardzo, przemyślałaś, no. To ryzykuję i... I co? Zapraszam go do domu. I zapamiętaj sobie, to w polskiej literaturze w okresie międzywojennym było takie popularne. Lepiej grzeszyć i żałować, niż żałować, że się nie grzeszyło.